Przyjaciele, mamy erę łaski. Erę łaski od 2000 lat. Bóg zawsze był dobry, zawsze był łaskawy. Natomiast to, co wydarzyło się 2000 lat temu, było strategicznym ruchem łaski. Czymś, co nigdy wcześniej nie miało miejsca. Wielu ludzi uważa, że Bóg to jest taka postać, która jest w stanie właśnie postępować według tego, jak chce. Ale kiedy Bóg tworzy, kiedy Bóg coś tworzy, to tworzy to, nazwijmy to, ograniczając siebie. Każde stworzenie Boga ogranicza Boga. Każde stworzenie Boże ogranicza Boga. Dlatego, że kiedy Bóg tworzy, to się zobowiązuje do czegoś. Zobowiązuje się. Kiedy, to tak jak dziecko ci się rodzi, póki nie ma tego dziecka, nie masz zobowiązań. No ale zachciało ci się dziecka. Taki miałeś pomysł na życie, zachciało ci się dziecko, masz dziecko teraz. Urodziło się dziecko i to dziecko sprawia ci przyjemność, jesteś zadowolony, cieszysz się z tego dziecka. Jednocześnie dziecko związało twoje życie. Związało cię to dziecko. Teraz trzeba pracować na dziecko, teraz trzeba dać dziecku jeść, dziecko wyedukować. Kiedyś Sarę zawołałem, mówię, chodź, coś ci pokażę. Pokazałem jej kwotę pewną pieniędzy. Ona mówi, co to jest? Ja mówię, twoja edukacja. Śmiałem się, mówię, to jest twoja edukacja, to tyle kosztuje. Ona mówi, naprawdę? Ja mówię, no tak wliczyłem mniej więcej tam jeszcze, powiedzmy tam studia, 5 lat, takie rzeczy, nie wiesz, mniej więcej nie. Ona popatrzyła, ja mówię, no widzisz, jak ci kiedyś do głowy przyjdzie myśleć o twojej wartości, mówię, to pamiętaj o tej karteczce. Jakie są koszty z tobą związane. Bo z dzieckiem są koszty związane. I żaden dobry ojciec, a Bóg jest dobry, amen, zawsze Bóg jest dobry. I dobry ojciec nigdy, jak prosi go syn czy córka o jedzenie, nie da mu skały. Dlaczego nie da mu skały? Dlaczego nie da skały? Ktoś powie, dlatego że kocha, amen, tylko to jest kolokwializm. Nie da mu skały, bo to dziecko jest i jest dlatego, że jemu się upodobało, żeby było. To teraz, skoro się zdecydował, żeby go stworzyć, to również za tym poszła decyzja, aby go ochronić, zadbać, zbawić. Czemu Bóg zbawił człowieka? Bo stworzył człowieka. I to był ciąg logiczny. Rozumiecie? Właśnie dlatego on nie zapiera się swojemu słowu. Stworzył człowieka swoim słowem i w konsekwencji musiał zająć się tym człowiekiem. Bo inaczej by nie był dobry. Inaczej by był niedobry. Taki niedobry ojciec. A Bóg jest dobry. W takich starych protestanckich klimatach zawsze jak się mówi, że Bóg jest dobry, to szczególnie słuchać na filmach amerykańskich, to odpowiedź jest zawsze. Rozumiem, bo to, że Bóg jest dobry zawsze, albo tylko. Nie? To jest ważne, żeby, bo oni to rozumieją. Nie? I łaska, ta era łaski, która nam się rozpoczęła 2000 lat temu, właśnie jest erą. Otóż to jest konsekwencja Bożej miłości. Co to oznacza? Że jest to stała, a nie wypadkowa. Łaska jest stała, a nie wypadkowa.
Rozumiecie? Stała. W ogóle, żeby móc korzystać z łaski, trzeba w ogóle najpierw zrozumieć, że łaska jest stała. Że nie ma czegoś takiego, że raptem Bogu się odwidzi coś i zastosuje inną metodykę wobec człowieka. Nie. On od 2000 lat prowadzi jedną, jedyną politykę wobec ludzkości. To jest polityka łaski. Inna nie istnieje. Nie istnieje. Wszystko inne do tej pory zawiodło. Nie przez Boga, tylko przez człowieka. Prawo zawiodło. Rozumiecie? Zasady, które były wpajane jeszcze przed prawem, zawiodły. Wszystko zawiodło. Nie ze względu na Boga, ze względu na człowieka. Człowiek zawiódł, jak zawsze. Od początku. Od Edenu. Zawiódł człowiek. Zasady były dobre. Reguły były słuszne. Trzeba było tylko chodzić i patrzeć w Boga. To było proste jak drut. Chodźcie ze mną. Patrzcie we mnie, słuchajcie mnie. Będzie wszystko dobrze. Nie. Znaleźli sobie innego mentora. Mieli inny pomysł. Zawsze człowiek zawodził. I człowiek zawsze zawodzi. Bo to jest tego rodzaju byt, tego rodzaju twór, że to jest zawodna konstrukcja. Rozumiesz? Powiedz, jestem zawodny. Amen, bo to jest prawda Boża o tobie. Jesteś zawodnym człowiekiem. A jak myślisz, że jesteś niezawodnym, to musisz pokutować. Rozumiesz, o co chodzi? Dlaczego? Bo łaska jest dla zawodnych. I to jest kwintesencja Bożej polityki wobec społeczeństwa. Trzeba było im okazać łaskę, podkreślam, trzeba było im okazać łaskę, bo to zawodny gatunek. On zawodzi ten gatunek, a miłość ma co do siebie, że nie odrzuca. Najbardziej ułomnych nie odrzuca, ułomnych dzieci nie odrzuca. Miłość nie odrzuca ułomnych. Rozumiecie? Po prostu. Miłość jest bardzo socjalna. Nie odrzuca ułomnych. Opiekuje się tymi ułomnymi. W ogóle wiecie, skąd pochodzi mentalność niezawodności? Od szatana. Szatan, kiedy w ogóle opuścił Boga, kiedy rozpętał batalię, rozumiecie? On odszedł. To on został, on się zdał, od tego momentu był zdany sam na siebie. Wiecie, co to znaczy? To jest bardzo ważne. Odcięty od Boga, zdany sam na siebie. Jaki teraz muszę być? Wyobraź sobie, patrzy Lucyfer w lustro, jaki teraz musisz być? Lucyfer, jaki musisz być? Musisz być niezawodny, musisz sobie poradzić. Nie masz już mentora, nie masz już Boga, więc sobie poradź. Poradź sobie, poradź sobie. Rozumiecie, o co chodzi? A Jezus bierze dziecko, które w ogóle sobie nie radzi. W ogóle sobie nie radzi. O różne rzeczy się modliłem. Uzdrawiałem chorych, wypędzałem demony. Trzykrotnie wskrzesiłem człowieka z martwych, w tym raz przez telefon. Na moich oczach widziałem różne cuda. Modliłem się i rzeczy się stwarzały. Ale tydzień temu nie miałem siły się umyć. Wiesz, jak to jest, jak leżysz i myją cię pielęgniarki. Nie masz siły się umyć.
Nie możesz się umyć. A żeby załatwić się w basen, musisz modlić się w innych językach. I modliłem się, żeby się załatwić. I mówiłem, mam łaskę, Ojcze, żeby się załatwić w ten basen. Mam łaskę. Dziękuję Ci. Czy ktoś z Was kiedykolwiek dziękował za gówno Bogu? Ja tydzień temu z łzami tak. Doświadczyłem bezradności w najwyższym stopniu tego znaczenia. Kompletnej zawodności. Są ludzie na tym świecie, dla których bycie słabym, niezaradnym jest normą. Oni tacy są. Tak się ukształtowali. Jedni się wycofali wcześniej, inni się wycofali pod wpływem nacisków społecznych. Ja nigdy nie byłem słabym człowiekiem. Nigdy. Ja się urodziłem silnym człowiekiem, a życie mnie tylko wzmocniło. Nigdy nie potrzebowałem nikogo i niczego. Kiedy narodziłem się z Bożego Ducha, było to wynikiem tego, że zrozumiałem, że nie mogę pójść do nieba bez Boga. Oddałem Mu swoje życie. Modliłem się, Panie, złam mi kręgosłup. Tak się też stało. Tylko wiecie co? To jest paradoks. Im jesteś silniejszy, tym łatwiej zrastają ci się kości. Łaska to coś o wiele większego niż częstokroć się wydaje człowiekowi. Łaska to stosunek Boga do człowieka. Jedyny stosunek. Bóg nie ma innego stosunku do człowieka, do mnie i do ciebie. Łaska jest tym, co Bóg zrobił, aby umożliwić niezdolnej do osiągnięcia sukcesu rasie ludzkiej sukces ten osiągnąć. Rasa ludzka jest niezdolna do osiągania sukcesów. To, co się nazywa sukcesami wielokrotnie w rasie ludzkiej, to są porażki. Porażki. Rozumiecie? Osiągnęliśmy sukces. Wymyśliliśmy bombę jądrową. Wow. Łaska to ukłon Boga wobec ułomnego człowieka. Rozumiecie? To ukłon Boga wobec mnie i ciebie. Łaska to stan Bożego serca wobec człowieka. On ma tylko taki stan. Nie wiem, czy ty w to wierzysz. To jest bardzo ważne, czy ty w to wierzysz. Że on ma tylko, że to jest stan jego serca. Być może jesteś podejrzliwym człowiekiem wobec innych ludzi. Nabyłeś takiego nawyku, nabrałeś takiego nawyku, podejrzewasz drugiego człowieka. Być może masz takie doświadczenia, że ludzie zmieniali zdania w bardzo ważnych kwestiach na twoich oczach i wszystko zaczynało się psuć przez to. I być może w twoim wnętrzu powstał obraz Boga, który być może ma jakiś inny stosunek do mnie niż łaska. Ale to jest stan jego serca, jedyny stan jego serca. Jedyny stan jego serca. Łaska to wmontowany w człowieka
dodatkowy program uzdalniający go do osiągnięcia dalej poza swoje ułomności. Człowiek może sięgnąć dalej poza swoje ułomności. Dlaczego? Bo jest łaska. Bo ma program wmontowany w siebie. Nawet ludzie niewierzący, oni tego nie rozumieją. Ludziom się w ogóle, ludziom się wydaje, że na przykład, o, on jest wynalazcą, on coś wynalazł. No wynalazł coś, znalazł, nie wiem, żarówkę wynalazł. Wynalazł energię elektryczną, coś wynalazł. Człowiek myśli bez pokory, że on coś wynalazł. Podpisuje się pod tym swoim nazwiskiem. Certyfikaty powstają, patenty. Wynalazł to ten i ten. Nic nie wynalazł. Bo nie ma nic nowego pod słońcem. To 90 zł kosztuje ta Biblia. 90 zł. 90 zł. Nie ma nic nowego pod słońcem. Nic nowego. Wszystko, co jest pod słońcem, czyli tutaj, w enklawie Ziemi, już zostało wymyślone. Bóg wymyślił opony, elektryczność, baterie fotowoltaiczne. Rozumiesz? I krem do dupy. Taka jest prawda o łasce. Nie wiem, czy rozumiesz, to jest bardzo ważne. To bardzo prowadzi człowieka do miejsca pokory. Rozumiesz? Pierwszy list Piotra 1:24. Wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Usycha trawa i kwiat opadł. Wszelkie ciało jest jak trawa. A w Izajasza 37:27 jest napisane, ich mieszkańcy bezsilni przestraszyli się i zmizernieli. Stali się jak trawa spalona, zanim wyrosła. Człowiek jest ułomny. Najsilniejsi ludzie są ułomni. Rozumiecie? Ułomność to naturalna natura człowieka. A łaska jest odpowiedzią na tą naturalną rzecz. To jest odpowiedź. Nie ma ludzi silnych. Są ludzie mniej lub bardziej słabi. Nie istnieją silni ludzie. Rozumiecie? Nie ma silnych ludzi. Ludziom się wydaje, że są silni. Po prostu im się wydaje. Łaska to jest coś, co wypełnia nasze braki. Masz braki, powiedz, mam braki. To są dobre wyznania. A wiesz dlaczego? Dlatego, że jak ty uznajesz, że masz braki, to robisz miejsce w twojej mentalności na działanie łaski. Jak ty powiesz, nie mam braków. To jest coś takiego, jak po prostu coś masz, to masz. Masz po prostu. Jak nie masz czegoś, to chcesz to mieć. Jest miejsce, żeby mieć. To bardzo proste. Jest miejsce, żeby mieć. Lubię jeść. I w swoim życiu prowadziłem na przemian dwa rodzaje form żywieniowych. Wróciłem obecnie do tej słusznej, dla mnie lepszej. Pierwsza forma to jest właśnie taka, że jem rzeczy, które mnie nie obciążają. Wtedy mogę ich zjeść więcej, smaczniej i bardziej się nimi cieszyć. Ale mogę też jeść rzeczy, które mnie obciążają. Pozornie są super, ale mnie obciążają.
nie ma potem we mnie już miejsca na inne formy jedzenia. I nawet gdybym chciał, to już nie chcę. Rozumiesz? Nawet gdybym chciał, to już nie chcę. Trzeba wiedzieć, że jest się wybrakowanym, aby moc Boża mogła zadziałać. Trzeba być tego w pełni świadomym. I to nie jest antywiara. To jest stwierdzenie faktów. Ja wam pokazuję fakty. Łaska jest jak proteza dla inwalidy. To jest jak proteza. Jak rozrusznik serca. Rozumiesz? Ona tak działa. Ona jest niezbędna. Nie dla kogoś, tylko dla ludzkości. Ludzkość jest skazana na łaskę. Od 2000 lat. 2000 lat temu zostało wypowiedziane ostatnie słowo Boga do ludzkości. To jest łaska. Rozumiesz? To jest Jezus Chrystus. Idący za tym cały system łaski. To jest ostatnie słowo Boga do człowieka. Łaska to absolutna podstawa Nowego Przymierza. To jedyna droga chrześcijanina. Jedyna droga chrześcijanina. Jedyna droga chrześcijanina. Cała wiara, którą rozwijamy, cały ruch wiary, to wiara w łaskę. W jej różnorakie aspekty, różnorakie części. Ale to jest wiara w łaskę. Ludzie mają problem z wiarą, bo oni wierzą w rzeczy, które nie są łaską. Oni wierzą w rzeczy, które nie są łaską. Oni tak to sobie formułują w głowie. Rozumiesz? Gdyby się nad tym odrobinę zastanowili, to by zobaczyli, że oni chcą, aby działały w nich ich naturalne elementy wzmocnione ową wiarą. Oni by tego chcieli. To jest bardzo podobne do łaski. Chodzi tutaj o to, że aby korzystać z łaski, to człowiek musi skapitulować. A kapitulacja jest ściśle związana z tym, że człowiek świadomie wie, gdzie się kończy. I nie modli się, żeby się nie kończyć. I nie woła do Boga, żeby się nie kończyć. On nie woła do Boga, żeby się nie kończyć. On mówi, tu się kończę. Halleluja, tu się kończę. I to jest układ z Bogiem, to jest nowe przymierze, rozumiesz? Nowe przymierze, to jest nowe przymierze. Bo teraz jego rolą jest wypełnienie swojej części przymierza. Ty wypełniłeś swoją część przymierza. Kiedy narodziłeś się na nowo, kiedy wypełniłeś swoją część przymierza, powiedziałeś do Boga, jestem grzeszny i zasługuję na karę za moje grzechy. Nie jestem w stanie się usprawiedliwić, Panie. Jak wiecie, ja prowadzę terapię w kościele i w ogóle, żeby móc przyjść na terapię, to trzeba spełnić jeden warunek. Tam są jeszcze kolejne warunki, żeby tam zostać. To nie jest takie łatwe na tej terapii zostać. Ale jeden warunek trzeba spełnić, żeby tam się dostać. Trzeba uznać, że sobie nie radzę. Każdy człowiek, który próbuje przyjść na terapię i on będzie miał odrobinę, połówki procenta informacji takiej w sobie, że sobie radzi, to nie jest człowiek terapeutyczny. Człowiek ten nie powinien się tam znaleźć, bo on z tego nic nie weźmie. Bo terapia jest dla ludzi, którzy sobie nie radzą, a niektórzy sobie radzą.
To jest bardzo proste. Radzisz sobie, to sobie radź. Niech ci Bóg błogosławi, tylko nie na terapii. Terapią cię Bóg pobłogosławi, kiedy będziesz człowiekiem, który przyjdzie i powie, ja po prostu sobie nie radzę. Amen. I w tym momencie terapia ci pomoże. Oczywiście będziesz dalej szedł odpowiednią drogą terapeutyczną. I teraz o co chodzi? Łaska to jest część przymierza z Bogiem. Ta Jego część, ta Jego robota, Jego rola. Rozumiecie, o co chodzi? Moją rolą się skończyć i uznać swój koniec. Boską rolą wlać we mnie nadnaturalną zdolność, abym osiągał sukcesy. Oto przymierze w Chrystusie Jezusie. Tych rzeczy nie wolno pomieszać. Rozumiecie? Ja je pomieszałem wielokrotnie. Mieszałem je coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, ale ciągle je mieszałem. Bo czym jest innym jak niemieszaniem fakt, że na przykład od wielu miesięcy widziałem różne mankamenty w moim organizmie, mniejsze, większe, nieważne jakie. Ja je widziałem. Ktoś z boku ich mógł nie widzieć w ogóle. Ale to przecież ja wiem, jak ja się czuję. Ja to wiem. Ja wiem, że leżę na łóżku i muszę mieć dwie poduszki pod głową, okej? Dlatego, że leżenie całkowicie na płasko powoduje, że ja się budzę w nocy, bo tracę oddech. Nieważne, wezmę dwie poduszki. Rozumiecie, o co chodzi? Nie zacznę robić porządku z tym tematem, tylko wezmę dwie poduszki. Dwie poduszki wezmę. Będę spał wyżej. Rozumiesz? Będę spał wyżej. Kaszle, nieważne kaszle, wezmę, będę ssał sobie tabletki. Żeby nie kasłać, bo dlaczego kaszle? No bo suche powietrze jest, wszędzie jest suche powietrze. Okazało się, że w kościele mam suche powietrze, w domu mam suche powietrze, na dworzu mam suche powietrze, pod prysznicem mam suche powietrze. Mam suche powietrze, kaszle. No to jest normalna sprawa, to jest nic tamtego, to kaszle, w ogóle jestem silny. Jestem silny. Posłuchaj, kaszlesz. Bóg cię nie stworzył, żebyś kasłał. Po prostu kaszlesz. Usiądź i powiedz kaszle. Głowa mnie boli. Coś innego mi się dzieje. Rozumiesz? Ale przecież jesteś silny. Gromisz diabła. Won od mojego kurcze gardła. Nie będziesz mnie tutaj, szatanie, gardło wysuszał. Won, szatanie. I strepsils. I normalna sprawa, i się żyje, wiesz, i się normalnie żyje. Czemu? Bo tak wszyscy żyją. Wszyscy tak żyją. To jest normalna sprawa, wszyscy tak żyją. Nie. Nie wszyscy tak żyją. Jezus nie kasłał. Skąd ja wiem? Nie mam dowodu. Każda sprawa winna się opierać na zeznaniu dwóch lepszych świadków. Nie mam ani jednego świadka, że Chrystus kasłał. Ja tego nie mam. Ja nie mam mandatu, żeby się wypowiedzieć na ten temat, czy on kasłał. Przyjaciele, chcę wam teraz przekazać takie moje myśli. Co o łasce wiedzieć powinniśmy przede wszystkim. Dopiero na tym będziemy mogli budować sobie różne rzeczy później, bo praktyka, ona się na czymś zasadza. Na przykład nie modliłbyś się, gdybyś nie wiedział, że istnieje takie coś jak modlitwa. Byś nie wiedział. Musisz najpierw wiedzieć, a potem to zrobić. Tak z każdą rzeczą jest. Wiesz, a potem to robisz.
gro ludzi wie, ale nie robi. To jest patologia. Gro ludzi wie, ale nie doświadcza, nie przeżywa. To jest patologia. Ale żeby w ogóle doświadczać, żeby przeżywać, trzeba najpierw wiedzieć, że coś istnieje. Że istnieje coś. Po pierwsze, łaska zamyka temat wszystkich twoich błędów wobec Boga i ludzi. Wszystkie twoje błędy. To jest temat zamknięty. Nikt nie posiada prawa, łącznie z tobą, do tego, żeby dotykać twoich życiowych błędów. Możesz ich dotykać. Jeśli chcesz, inaczej, jeśli należy zrobić pewne ruchy, aby je zlikwidować. Ale używasz, robisz to tylko roboczo. Bóg nie dotyka twoich błędów i żaden człowiek też nie ma prawa dotykać twoich błędów. Rozumiesz, o co chodzi? Co nie oznacza, że ludzie, którzy widzą twoje błędy, ci błędów nie będą wytykać. Oni ci je będą wytykać. Dlaczego ci będą wytykać? Dlatego, że żyjesz w społeczeństwie. Nie chcesz, żeby ci ludzie wytykali błędy, to wyjedź tam, gdzie nie ma ludzi. A nie pouczaj ludzi, że nie mają mandatu do wytykania ci błędów. Żyjesz w społeczeństwie. To jest akcja, reakcja. Natomiast w duchowej rzeczywistości jesteś wolny, rozumiesz, od konsekwencji swoich błędów. Wszystkich. Przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Rozumiesz? Wszystkich. Wiesz, do czego to doprowadza w praktyce? Że możesz robić różne rzeczy, nie martwiąc się, czy ci się uda, czy ci się nie uda. Rozumiesz, jaki to jest komfort? Ja wam chcę pokazać, jak działa łaska. Jeżeli będziesz to rozumiał, to będziesz poruszał się w ten sposób, że nie będzie dla ciebie ważne, czy coś się uda, czy nie uda. Sprawdzę. Wiesz, o co chodzi? Zobaczymy. Człowiek chodzący w łasce, on może powiedzieć, zobaczymy, jak będzie zaraz. Idę i to sprawdzę. Człowiek, który nie rozumie tego, będzie się zastanawiał. Czy to się uda, czy to się nie uda? Rozumiesz, o co chodzi? A jak się nie uda, to czy to warto ryzykować? Będzie składał do kupy. Wiesz, nie? Po drugie, łaska stwarza ci możliwość albo uniknięcia konsekwencji, albo zwycięskiego przetrwania konsekwencji. Rozumiesz, co to znaczy? Łaska umożliwia ci uniknięcia konsekwencji twoich błędów. To jest cholernie niesprawiedliwe po ludzku. Ale łaska ci to umożliwia. Albo też, bo to jest zależne od wielu czynników, umożliwi ci przetrwanie, czyli zwycięskie wyjście, kiedy konsekwencja nastąpi. Nie ma to już większego znaczenia tutaj. Możesz zupełnie rzeczy unikać. Rozumiesz? W innych wypadkach konsekwencja następuje, ale ty w tej konsekwencji zwyciężasz. Tak czy inaczej jesteś wygrany. Rozumiesz, o co chodzi w łasce? Co by się nie stało, jesteś wygrany. Ktoś powie, przegrywasz. Nie możesz przegrać. Nie możesz przegrać w epoce łaski. Rozumiejąc temat łaski, nie możesz przegrać. Kiedy leżałem nieprzytomny, ktoś by popatrzył na mnie i powiedział, przegrał. On przegrał. Nie przegrałem. Nie przegrałem. Paradoksalnie sytuacja, w której się znalazłem, spowodowała, że nasz Kościół stanął w takim miejscu w duchu, jakim nie stał jeszcze nigdy. Taka jest prawda. Po prostu. Ludzie przeszli granice i zaczęli robić to hurtowo. Pu, 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 pu. Coś,
co często długo trwało u nich, stało się w ciągu jednej doby, dwóch dób. Przeskoczyli pewien płot. A ja pozornie wyglądałem na takiego, że to powoduje, że ja przegrywam. A wiecie, co ja wiedziałem potem? Wiedziałem, że ja wrócę do kościoła. I że ja wrócę do innych ludzi. I Bóg dał mi słowo. I umieściłem je rano w internecie dzisiaj. Bóg to mi powiedział, jeśli otaczasz się kociętami, to będą uważali cię za lwa. Ale wychowaj lwy, a uczynią cię królem. Rozumiesz różnicę? Wielu liderów w kościołach tego nie rozumie, pastorów. Nie pojmują tego. Dla nich to, że otaczają ich kocięta, a oni są w ich oczach idolami, to jest wystarczające, nie? Dalej mają kościół zrobiony z kociąt, które miałczą i mówią, daj mi mleka, pogłaś mnie. Rozumiesz? Ale kościół, kiedy kościół składa się z lwów, lwy nie miałczą. Lwy patrzą i atakują. Rozumiesz? Lwy nie przychodzą i mówią, podrap mnie za uchem. Podrap mnie za uchem. Mam dwoje dzieci i one nie przychodzą, nie mówią, podrap mnie za uchem, tato. Kiedyś przychodziły. Nieraz Sarze wspominamy, jaka była mała, co ona tam robiła. Mówi, weź tak zrób. Nie. Mówię, weź, miałaś 5 lat, tak robiłaś. Mówi, co ci zależy? Po trzecie, łaska otwiera ciebie na przyjęcie i spotkanie. I stosowanie nienaturalnych dla ciebie zdolności. Ona cię do tego uzdalnia. Pokazuje ci pewne programy, jak stosować rzeczy, które nie są naturalne. Nowe. Całkowicie nowe. Pamiętaj, że po czwarte, od momentu nowego narodzenia ustawicznie przebywasz w stanie łaski. Cały czas przebywasz. Ani jeden dzień, ani jedna sekunda nie była inna. Nieważne, jak bardzo ci się wydawało, że w twoim życiu to nie działa. I tak w tym byłeś. Nie dostrzegałeś, ale byłeś. Po piąte, bardzo ważne, pamiętaj, że łaskę można blokować tylko poprzez stosowanie w swoim życiu praw wynikających lub prowadzących do samosprawiedliwości. Co blokuje łaskę? Samosprawiedliwość. Nic poza tym. Łaski nie blokuje nic innego. Samosprawiedliwość. Po szóste, zablokowana łaska odblokowuje się poprzez pokutę. W związku z samosprawiedliwością. Człowiek musi pokutować w związku z samosprawiedliwością. Wtedy łaska zaczyna z powrotem płynąć. Paweł, kiedy pisał do Galacjan, gdzie stworzył kościół, a on go tam zbudował, ten kościół. I to jest bardzo ciekawa, Galacjanie to jest bardzo ciekawa historia z nimi, bo Paweł został tam przywieziony po ukamienowaniu kolejnym. Był w bardzo złym stanie fizycznym. Tak naprawdę Galacjanie, gdzie jeszcze którzy nie byli chrześcijanami, uratowali mu życie. To pogańskie plemiona galackie uratowały Pawłowi życie. On im potem to mówi, przyjęliście mnie, tak, niczym obraz Boży. Niczym anioła z nieba przyjęliście mnie. On był chory,
On był pobity. I on tam założył łaskę, i on tam założył kościół, w jakim będąc stanie? W stanie, w którym był absolutnie i kompletnie bezradną postacią. I oni bardzo dobrze rozumieli łaskę. I on potem ich gani, że przyszli tak zwani arcyapostołowie, czyli ekipa z Jerozolimy, Jakub, Jan, Piotr. I oni wprowadzili tam prawa. I on mówi do Galacjan, wypadliście z łaski. Wyskoczyliście z tego biegu. Stajecie się samosprawiedliwi. Myślicie, że jeżeli będziecie przestrzegać pewnych przykazań, to to spowoduje, że się zbliżycie do Boga, a życie wasze będzie odnosiło sukces. Wypadliście z łaski. Nic nie może spowodować bliższego kontaktu z Bogiem niż fakt zrozumienia, zjednoczenia poprzez zbawienie w Chrystusie Jezusie. Nic więcej. Tam nie ma nic więcej. A więc trzeba pokutować z samosprawiedliwości. Agatka, jak była u mnie w szpitalu, mówi, co chcesz ci przywieźć? Czy Biblię ci przywieźć? Ja mówię, nie przywoź mi tu Biblii. Ja Biblię znam na pamięć. Ja sobie nie wyobrażam leżeć w szpitalu i Biblię jeszcze czytać. Naprawdę. Nie ja. Ktoś pewnie tak. Ale ja Biblię na pamięć znam. Dla mnie nie ma tajemniczych rzeczy tam. Rozumiesz? Ale jak ja bym się trochę bał, chociaż trochę... Ten powiedział, przywieź mi tą Biblię. Będę czytał teraz Pismo Święte i będę się wzmacniał. Jak ktoś nie zna Pisma, to powinien znać. Bo ja mówię do tych, którzy znają Pismo na pamięć. Bo jak nie znasz Pisma na pamięć, rozumiesz? I myślisz, że po liście Filemona jest list do Bonifacego, to powinieneś, proszę Ciebie, pokutować, rozumiesz? I też znać Biblię na pamięć. Wtedy możesz powiedzieć tak jak ja. Jak nie, to się naucz. Ale jak już się nauczysz, to nie myśl, że czytanie Biblii będzie powodowało, rozumiesz? Oczywiście będziesz rozpoznawał różne kierunki Boże z Biblii, tak? Ale sam fakt czytania nie zbliży się do Boga. Tak jak sam fakt siedzenia i modlenia się w innych językach, czy cokolwiek, nie zbliży się do Boga. Rozumiesz? To wszystko jest kwestia intencyjna. Łaska, siódma rzecz, ma nieskończoną głębię i szerokość. Więc chcąc z niej coraz bardziej korzystać, musisz ją badać i odkrywać coraz silniej jej praktyczny wpływ. Łaskę się poznaje i bada. Tak jak podstawowe zagadnienie. Podstawowe zagadnienie. Bo to jest podstawowe zagadnienie. Na przykład ktoś żyje w czymś, w jakiejś sferze żyje. Nie wiem. Pracuje, zarabia tyle, żeby mu starczyło, proszę Ciebie, na wieko od trumny i dalej tam pracuje. Ciężko pracuje na wieko od trumny. Rozumiesz? I on chce zbadać łaskę. Od czego winien zacząć? Od zrezygnowania z tej pracy. Jak to ktoś powie? No tak. Bo to jest chore, co robisz. Jest to chore. Bóg nie wymyślił takiego schematu dla twojego życia. Więc porzuć to, a potem przyjdź do Boga i powiedz, oto jestem. Jestem gotów pracować, ale nie w ten sposób i nie za te pieniądze.
Rozumiesz? Nie w ten sposób i nie za te pieniądze. Ósma rzecz. Wszystko, co jest poza łaską, jest martwe, więc blokowanie jej zawsze niesie praktycznie śmierć. Blokujemy łaskę, giniemy. Zaniedbujemy łaskę, giniemy. Wchodzimy w jakikolwiek system samosprawiedliwości, giniemy. Giniemy po prostu. Dziewiąta rzecz. Łaska wynika z prawdy, więc obowiązują ją prawidła Boże. Rozumiecie? To jest też mega, mega ważne. Bóg swojego słowa zaprzeć się nie może. Nie chce, tylko nie może. To jest niemożliwe dla Niego. Bo to zaprzecza strukturze Jego osoby, nie? No i co? Nie zmienił swojej decyzji. Nigdy nie zmienił swojej decyzji od początku powstania Izraela. Nigdy nie zmienił swojej decyzji od początku. Powiedział, będę ci błogosławił i rozmnożę cię jak gwiazdy na niebie. Błogosławił mu i rozmnażał go jak gwiazdy na niebie. Jak był niegrzeczny, dostawał na dupę jak każde dziecko. Tak mu błogosławił. Ale jakie to ma znaczenie? Znaczy chcesz, koniecznie chcesz przeforsować suwerenność działania Boga, prawda? Nie, on tak nie działa. Przepraszam cię bardzo. Bóg nie jest suwerenny. Bóg działa zgodnie ze słowem, które wypowiedział. I tyle. Bo swojego słowa zaprzeć się co? Nie może czy nie chce, jak jest napisane? Nie może. Czyli Bóg nie może pewnych rzeczy zrobić? Nie. Odpowiedz mi na proste pytanie logiczne. Czy Bóg nie może czegoś zrobić? Tak. Czy wszystko może? A może. A może. Dobrze. Bóg może przestać cię kochać, pamiętaj o tym. Tylko nigdy nie zapomnij, w dzień i w nocy. Pamiętaj. Pamiętaj, żebyś zawsze do końca życia pamiętał, że On może przestać cię kochać. A bardzo dobrze, ale On może, pamiętaj. Może też zostawić cię i opuścić. Pamiętaj o tym, bo to jest ważne. Bo mnie nie może. Do mnie ma taki stosunek, że mnie nie może przestać kochać, nie może mnie też zostawić i opuścić i nie może zaprzeć się słowa, które wypowiedział. To ja takiego Boga znam. Boga, który nie jest wszechmogący. A ty znasz Boga, który jest wszechmogący. I bardzo dobrze, każdy ma swoje podejście do sprawy. Dla mnie jak jest nie może, to nie może. Czyli nie posiada mocy do zrobienia tego. Czy posiada? Czy nakłamali? Nie móc to nie móc. Możesz chodzić na rzęsach? Dobrze, przyjacielu. Zostawmy ten temat. A więc... Dobrze, bardzo. Ale nie chce. A nie może. A czyli mu ktoś nie pozwala. A to może być. Konrad, kocham cię, przyjacielu. Nie próbuj włożyć kuleczki w kwadracik.
Nie próbuj włożyć kuleczki w kwadracik. Nie dasz rady. Jak nie może, to nie może. Bo sam tak powiedział. I to wszystko. Reszta to tylko i wyłącznie wewnętrzne dywagacje. Ty miałeś jakieś doświadczenie z Bogiem? Bardzo dobrze. Masz swoje doświadczenia z Bogiem. Na pewno twoje doświadczenia z Bogiem doprowadzą twoje życie do sukcesu. Na pewno doprowadzą do tego, że będziesz szerzył Królestwo Boże w mocy Świętego Ducha. Na 100%. Będziesz petarda Boża. Każde spotkanie z Bogiem będzie cię doprowadzało do tego, że będziesz większy i silniejszy w Królestwie Bożym, bardziej skuteczny. To jest normalne. Także ja cieszę się, że miałeś takie spotkania. 10. rzecz. Na łaskę trzeba się zdecydować. Bo nie trzeba się decydować na łaskę. Można się decydować na samą sprawiedliwość. Można próbować. 11. rzecz. Łaskę trzeba wciąż wybierać. To nie jest coś takiego, że ty łaskę wybrałeś. Dziś ją musisz wybrać. Jutro ją będziesz wybierał. Każdego dnia. Rozumiesz? Każdego dnia. Łasce, 12. rzecz, trzeba się poddać. Ona tego wymaga. Ona nie wedrze się do twojego życia sama. Ona będzie ci składać propozycje. Będzie ci proponować. Zastopuj. Cofnij się. Nie dotykaj tych rzeczy. Nie staraj się. Nie postaraj się dzisiaj. Nie postaraj się dzisiaj. Panie, jeśli się nie postaram, zawali mi się świat. Spróbuj. A może właśnie ten twój świat to jest twój mały cyrk. Mały cyrk pcheł. Może jak się przestaniesz starać, to te pchły przestaną skakać. Może zobaczysz, że to jest iluzja. Wiecie, na czym polega działanie cyrku pcheł? Tam się wiesza różnego rodzaju takie batuty, drabinki i tam się wpuszcza pchły. Rozumiesz? I ludziom się to pokazuje. I ludzie mają złudzenie, że one się bujają na tych batutach, chodzą po tych drabinkach, robi się takie grubsze szkiełko. I ludzie mówią, o, pchła chodzi. To nie chodzi pchła, to wyobraźnia ludzka. Po prostu ludzka wyobraźnia. Trzynasta rzecz. Łaska nie polega na tym, że się nic nie robi, ale na tym, że robi się co należy. Co należy. Któregoś dnia się modliłem teraz w szpitalu i Bóg do mnie powiedział, wiesz, jaki popełniłeś grzech? Ja mówię, jaki? Powołałem cię, żebyś był z przodu, a ty stałeś się przodem. Ja powiedziałem, przepraszam cię, Panie Boże. Przepraszam cię. Bóg mnie powołał, żebym siedział za kierownicą pługa, takiego pługu. Ja sobie pomyślałem, że mogę być pługiem. Jak już znam funkcję pługa, to mogę być pługiem. A ja miałem w kabinie siedzieć. Joystickami ruszać.
joystickami w klimatyzowanej kabinie. Wiecie, jak wyglądają dzisiejsze maszyny. Wszystko jest genialne w środku. Wyciszone, klimatyzowane, pełna elektronika. Rozumiesz? Powołałem cię, żebyś był z przodu, ale nie przodem. A więc łaska w łasce się pracuje, robi się. Jest łaska pracująca zawsze. Ale tak, jak mówi Bóg. Nie inaczej. Dlatego pierwszą rzecz, jedną z pierwszych rzeczy, które zrobiłem, to podjąłem decyzję o pewnych przebudowach, szczególnie związanych bezpośrednio z moją osobą. Bo tu nie chodzi o to, żeby nie pracować. Pracować można paradoksalnie jeszcze więcej. A rozumiesz? Ale jak robisz to, co mówi Bóg, to, co Bóg mówi, to zobaczysz, jakie są efekty tej pracy. Ale robić masę rzeczy obok, to jest szok. Wiecie, zawsze mi się wydawało, że chaos i zamęt to jest jedno i to samo. I podczas innej modlitwy Duch Święty do mnie powiedział, widzisz, ty nie żyjesz w zamęcie. Już od bardzo dawna nie żyjesz w zamęcie. I wyciągasz ludzi z zamętu. Bo zamęt to stan życia, w którym są zmącone Boże prawidła. Tak jakby kijem zakręcił w dnie stawu. Woda staje się brudna, nie widać. Jest masa ludzi, moich dzieci, które nie widzą. Są jak w takiej brudnej wodzie, nie widzą. Oni są w zamęcie. Nie żyją w czystej wodzie. Kochają mnie na swój sposób. Przyjęli mnie jako Pana i Zbawiciela, ale siedzą w zmąconej wodzie. Oni są w zamęcie. I Bóg mówi dalej, ale chaos nie ma nic wspólnego z zamętem, Artur. Ty żyjesz w chaosie. Ty żyjesz w chaosie. Ja mówię, Boże, mówisz, jak do Ciebie coś mówi Bóg, to wiesz, co się mówi. Tak, Panie, żyję w chaosie. A potem pytałem, co to znaczy, że żyję w chaosie? Bóg mi powiedział, widzisz, chaos polega na tym, że do naczynia o określonej pojemności próbuje się włożyć więcej wątków, niż to naczynie ma pojemności. I to mogą być same dobre wątki. I ty tak zrobiłeś, Artur. Uczyniłem cię naczyniem, a ty tam załadowałeś materiał, który nadaje się do naczynia dwa razy większego. Załadowałeś, udeptałeś. Rozumiesz, o co chodzi? I to jest chaos. Te rzeczy nie mają prawa być w takiej ilości w twojej osobie. Żyjesz w chaosie. Tam są same dobre rzeczy. Tam nie ma grzechu. Tam nie ma grzechu. Rozumiesz? Ale to jest chaos. Bo kiedy rzeczy jest za dużo, one nie potrafią się ze sobą złączyć. Nie potrafią się połączyć. Nie może z nich powstać jednolita bryła. Jest ich za dużo. Rozumiesz? Za dużo. Tak u wielu chrześcijan w tych ich naczyniach jest rzeczy za mało. Oni by tam mogli załadować dużo więcej. Nie chcą, nie mam pojęcia, nie walczę z tym. Ich sprawa. Oni mają swojego Boga. Ale w moim naczyniu było za dużo. Rozumiecie? I nie sposób było z tego złożyć jednolitej bryły. I bryła była chaotyczna. Chaotyczna. Więc łaska nie polega na tym, że się nie robi, ale że się robi zgodnie z Bożym projektem i tylko to, tak, co Bóg wskazuje, aby robić. To się robi. Tak się żyje. W ten sposób się myśli. 14 rzecz to łaska jest lekka.
Samo sprawiedliwość jest ciężka. Pamiętaj, łaska jest lekka. W łasce się żyje lekko, lekko. Dzisiaj to Matylda powiedziała właśnie, to ona mówi, nie obchodzi mnie trochę. I to ona bez żadnej arogancji, bo to w ogóle jest, to święte słowa w ogóle były. To nie obchodzi, co wy pomyślicie, co kto powie, to nie o to chodzi. Rozumiecie, o co chodzi? Dlaczego? Dlatego, że to jest jej sprawa z Bogiem, jakoś sprawy ma z Bogiem. To jest lekkie dla niej. Ona jest w tym lekka. Ona nie ma ciężaru w tym w ogóle. To jest boska rzecz. Tam, gdzie jest ciężko, nie jest boska rzecz. Pamiętaj. Tam, gdzie jest ciężko, to nie boska rzecz. To nie chodzi o to, że na zewnątrz ciężko. Na zewnątrz może być bardzo ciężko. Ale można być w centrum w ogóle orkanu. W centrum, kurczę, zawieruchy. I może być ci lekko. Rozumiesz? Lekko. Nie naprawdę. Przez ten czas teraz tam w ogóle mi nie było ciężko. Byłem nogą jedną na tamtym świecie, ale mi nie było ciężko. Nie było strachu. Nawet gdy zobaczyłem, że istnieje coś takiego, w ogóle jak lęk organiczny. To jest w ogóle mocna historia. Nie będę wam dzisiaj o tym opowiadał, ale to jest bardzo ciekawa sprawa. Lęk organiczny w ogóle. Ty się nie boisz, a ciało się boi. To jest w ogóle, to jest mocne, ale to jest związane z pewnego rodzaju stanem, tak, w który człowiek się przez pewien okres czasu wprowadzał, nie? Bo ciało to jest maszynka, rozumiecie? Maszynka, zwykła maszynka, po prostu. Ciało to jest taka maszynka. Nie zadbasz o tą maszynkę jak należy, nie będziesz ją cały czas przeglądał, oliwił i tak dalej, to ona ci siądzie, żebyś nie wiem jakiego potężnego Boga miał w sobie, rozumiesz? Po prostu cię to rozwali na kawałki. Rozumiecie? Kiedyś ja się strasznie jakby poirytowałem. Ja to wiedziałem, tylko po prostu wobec siebie szef bez butów chodzi. Ale kiedyś taki usługujący, znany, tam nie będę jego nazwiska wymieniał, on uzdrowieńczy, taki on powiedział, że on może, co, bo my tam rozmawiali, jakiś wyjazd z nim prowadzili, że on rano wstaje i pije kolę na śniadanie, ale on jest w Duchu Świętym i to nie ma znaczenia, nie? Rozumiesz? Bo to jego wypowiedzi kazałem jego książki stąd zabrać. No tak, no. Nie ma znaczenia, czy on robi. Wiesz, o co chodzi. Kaznodzieja uzdrowieńczy, on pije, rano wstaje, pije kolę na śniadanie, on chodzi w Duchu Świętym i nic mu się nie stanie. Pewnie, że ci się nic nie stanie po jednym, drugim roku picia coli rano na śniadanie. Ale w mojej Biblii jest napisane, że jest grzech taki, który nie od razu jest ukarany. Nie od razu. Moje grzechy nie od razu zostały ukarane. Moje zaniedbania w ciele nie od razu zostały ukarane. Nie od razu. Rozumiesz? Pewnie gdyby były od razu ukarane, to by było coś innego, ale nie od razu. Poprzedni pobyt w szpitalu to była czerwona lampka. Czerwona lampka, informacja. Tak jak Konrad powiedział, że przez emocje, przez różne rzeczy mówi Bóg, różne informacje podaje człowiekowi. To była informacja, którą ja zbagatelizowałem. Rozumiesz? Bo ja jestem przeznaczony przecież do celów wyższych niż dbanie o siebie, prawda? Są cele wyższe. Przyprowadzamy ludzi do Jezusa, przygotowujemy uczniów czasów końca, dbamy o w ogóle masę innych rzeczy. Tutaj trzeba po prostu spiąć pupcie i do przodu. Rozumiesz? Olałem czerwoną lampkę. Piętnasta rzecz. W łaskę trzeba wierzyć. Pamiętajcie, łaskę przyjmujemy przez wiarę. Jak każdą rzecz Bożą, nie możemy inaczej. Po prostu wierzymy, że ona jest. Wierzymy w to, że kiedy teraz na przykład przerwiemy pewne działania, to świat się nie zawali.
nic się nie wydarzy. My demonizujemy różne rzeczy. Wiecie, o co chodzi? Uważam, że chrześcijanie w ogóle masę rzeczy demonizują. Co się wydarzy? Co się wydarzy? Czasami zastanawiam się, jak ludzie na przykład mówią, bo tego tu mi brakuje, tam mi brakuje. Teraz jak w tym szpitalu słuchałem tych pielęgniarek, trochę z nimi gadałem. Jak wiecie, jednej pielęgniarce potrzebne było, bo potrzebowała więcej pieniędzy w zeszłym roku, bo tam potrzebowała, no nie wiem, dla syna, dla kogoś do domu dołożyć. To wiecie, ile zarobiła w miesiącu? 16 tysięcy pielęgniarka. Po prostu. A zarabianie, i teraz ja się tak popatrzyłem, popatrzyłem się na różnych ludzi, naszych również, którzy jak się do nich mówi, żeby na przykład poszli na dwa etaty do pracy, żeby sobie znaleźli, to oni się drapią w głowę, nie? A ja słyszałem, a tam na przykład dla takiej pielęgniarki pójście na funkcjonowanie na dwóch etatach, to jest normalna sprawa. No dlaczego ona ma zarabiać na przykład 4 tysiące, jak ona może zarabiać 8 tysięcy? Człowiek ze świata. A człowiek z kościoła siedzi i się drapie po głowie. My czego się drapiesz? Bo ja jestem sługą Bożym. Sługą Bożym jesteś. To służ Bogu. No. Jesteś sługą Bożym. To dlaczego ty się zastanawiasz, jak jesteś tym sługą Bożym, że ci brakuje na coś? To pielęgniarka bez Boga. Rozumiesz? Korzysta z łaski. Tu se znajdzie taką pracę, gdzie się prześpi w pracy 2 godziny, w drugiej pracy się prześpi też 2 godziny. Rozumiesz, o co chodzi? Takie rzeczy sobie robi. I ona w konsekwencji w ogóle, jak tak wychodzi z takiej doby, to wyspana jest nawet. Rozumiesz, o co chodzi? W tym wszystkim porobi sobie takie ruchy. Szesnasta też, z łaską trzeba się zaprzyjaźnić. Łaska to jest twój największy przyjaciel, jakiego posiadasz. Nie posiadasz nic większego, nikogo większego. Zresztą Bóg się z tobą będzie komunikował tylko w ten sposób, więc trochę jesteś na to skazany. On tylko tak się z tobą będzie komunikował. Kolejna rzecz, łaski nie wolno się bać. Przychodzą lęki. Że jeśli przestanę, jeżeli spuszczę z tonu, jeśli zwolnię, prawda, to właśnie wylecę z jakiegoś nurtu Bożego. Nie wylecisz z nurtu Bożego. Pamiętaj, to szabat utrzymał Izrael, a nie Izrael szabat. To Izrael przetrwał dzięki szabatom. Ci ludzie musieli mieć przerwę. A ponieważ byli uparci jak woły, to im to władowali w prawo. Bóg mówi, dobra, to teraz ja wam każę. Ja wam każę odpoczywać. Ja wam każę to robić. A musimy? Tak. Nie będziecie odpoczywać? Karę dostaniecie. Według prawa. Taką samą karę jak za mordowanie, kradzieże, oddawanie czci innym bogom. Panie, taką samą karę dostaniemy, jak za oddawanie czci innym Bogom? Tak, taką samą karę dostaniecie, bo kto uchybił jednemu, uchybił wszystkiemu. Zamknął im wszystko na klucz. Mówi, uchybiasz w szabacie? Jesteś mordercą, złodziejem i bałwochwalcą. Koniec. Takie było prawo. To było prawo. To jest w ogóle szok. A więc nie wolno się bać, że jeżeli spuścisz z tonu, to coś się zawali. Nic się nie zawali. Nic się nie zawali. I ostatnie dwie rzeczy. Nie ma alternatywy dla łaski. Nie możesz sobie znaleźć czegoś innego tam. Próbuj, jak chcesz. Jesteś wolnym człowiekiem. Próbuj. Zmęczysz się, zachetasz, rozumiesz, obrzydnie ci służba.
służba ci obrzydnie. Służba będzie dla ciebie złem koniecznym. Muszę iść głosić. Muszę iść głosić, no bo muszę, no. No muszę, no, bo muszę. Muszę, bo jestem liderem ewangelizacji. Muszę. Rozumiesz? To w ogóle... Dlaczego tak masz? Dlatego, że nie funkcjonujesz w łasce. To tak, tak brzmi, wiecie, tak w frazes, no nie funkcjonuje w łasce. No ale to jest fakt. Jest ci ciężko. Tam, gdzie ciężko, tam nie działa łaska. Pamiętaj, zapamiętaj to, proszę. Lekko łaska, ciężko samosprawiedliwość. Zawsze i wszędzie. Zawsze. Ciężka rozmowa, jakaś ciężka rozmowa przychodzi. Ciężka rozmowa. Ciężka rozmowa, samosprawiedliwość. Oha, Boże, to ja przerwać muszę, bo tamta strona nie przerwie na pewno. To ja przerwę. Idę, Panie Boże, idę się przewietrzę. Mówię, wiesz co, ziomek, przewietrzę się, sorry. Prawda. A to już nie porozmawiałem. Nie, to jest ciężka rozmowa. Ciężko. Nie. Ale Bóg chciałby cię chcieć. Nie, naprawdę. Przepraszam. Ja żyję z łaski. Rozumiesz? I ostatnia rzecz. Łaskę trzeba pokochać i związać się z nią na zawsze. Pokochaj ją. Niech to będzie twoja kochanka. Twoja najwspanialsza kochanka. Niech to będzie postać, dla której jesteś w stanie porzucić wszystko inne. Przyjaciele, Bóg mi powiedział kiedyś takie słowo, jakiś czas temu, albo sam sobie wyznaczysz granicę, albo zrobi to za ciebie diabeł. Ktoś ci wyznaczy granicę. Albo sam sobie wyznaczysz, albo szatan cię wyznaczy. Zaprowadzi cię w takie miejsce, że myślę o granicy. Wiecie, nie wstawałem 11 dni z łóżka. 11 dni. Ja nie miałem takiego precedensu w życiu. Nie wstajesz z łóżka 11 dni. Może ktoś tam dłużej leżał w łóżku. Nie wiem, być może to nie jestem żadnym jakby tutaj. Po prostu ja nie mam większego doświadczenia leżenia w łóżku niż 11 dni. Po 11 dniach przysłali do mnie fizjoterapeutę i zapytali, czy ja umiem chodzić. Nie, no mówię, no umiem. Ale to nie, ze mną pan pójdzie na korytarz. Ja mówię, no z panią na korytarz pójdę. No, no bym poszedł na korytarz, rozumiesz, o co chodzi, sam. Ja to dzięki Bogu, że to człowiek ćwiczył, że ma ten gorset mięśniowy normalnie po prostu. Bo rzeczywiście po 11 dniach stajesz na ziemię, no nie? I nie wiesz, że stoisz. Stoisz na ziemi i nie masz pewności, że stoisz na ziemi. Nie wiesz, puścić się, nie puścić, ale mówisz, kurczę, jesteś najmłodszy na całym oddziale, mówi, kurczę. Wiesz, o co mi chodzi? I w dodatku najprzystojniejszy, biorąc pod uwagę, że większość jest nieprzytomna. Rozumiesz? Mówię, kurczę, w ogóle, mówię, nie, no muszę zrobić jakiś ruch, chociaż żeby to miało, wiesz, żeby trzymać choćby jakiś styl w tym wszystkim, nie? Oczywiście, no patrzę, ta fizjoterapeutka, no to poza fizjoterapeutkę, no. Idziemy. Dobrze. Rozumiesz, o co chodzi, bo to, i co to pokazuje? Widzisz, jaki jesteś ułomny? 11 dni leżałeś i nie możesz chodzić. A jakbyś leżał 30 dni? A jakbyś leżał 30 dni? A jakbyś leżał 60 dni? Mięśnie zaczęłyby ci zanikać. Co byś zrobił bez mięśni? Po 11 dniach ledwo stoisz. Jakbyś leżał tam dwa miesiące, to by ci zaczęły znikać mięśnie. Koło mnie leżał człowiek. Jakieś 2 miesiące.
nieprzytomny. Jego organizm stał się tak słaby, że któregoś dnia przyszedł człowiek, jeden lekarz i mówi, badanie tam krwi mu robili, mówi do pielęgniarek, nie wolno go dotykać. Posiada 4 szczepy bakterii, które są odporne na wszystko. Nie znamy tych bakterii. XXI wiek. Rozumiesz, o co chodzi? Mówi, nie dotykajcie się do niego. Mówi, zanim my tego nie zbadamy laboratoryjnie, to w ogóle nie wolno wam się dotknąć do niego. I oni szybko, badania, w ogóle wiecie, o co chodzi, i szukają, patrzcie, po 2 miesiącach w człowieku powstały bakterie, szczepy, których się nie zna. Ja nie twierdzę, że medycyna ich nie rozpoznała zaraz. Rozpoznali, bo tam już następnego dnia tego człowieka tam ogarniali, tak? Dali mu różne jakieś tam substancje i tak dalej. Ale generalnie, co się stało? Człowiek staje się łupem dla diabła. Po prostu. To jest proroczy obraz, że potrzebujemy łaski. Bo wtedy, obojętnie co by się działo, nie będziemy łupem dla szatana. Kiedy nasze zdolności się skończą, zacznie się druga część przymierza. Ta druga część mistrza naszego. Jego moc zacznie płynąć przez nas. Jego siła zacznie się manifestować. Jego zdolności, umiejętności. Rozumiesz? I modlitwa pod tytułem, że jesteś katem na diabła, zmieni się w modlitwę Panie Jezu, mam Twoją wątrobę. Twoje nerki. I musisz w to wierzyć teraz. Twoje serce. Bo wiesz, że to wszystko działające organy. Bo On zmartwychwstał i organy wszystkie Mu działały. On pokonał śmierć w ciele. W ciele. To znaczy, że jak wstał z grobu, to działały Mu wszystkie organy. Rozumiesz? I one są dostępne dla mnie i dla Ciebie przez łaskę. Są dostępne. Działające. Ale musisz w to wierzyć. Musisz to pokochać, chcieć z tym żyć. Ja Wam tego życzę z całego serca.